Rozpoczęliśmy okres przygotowawczy 3 stycznia i cały zespół zrealizował postawione przed nim zadania. Rozegraliśmy 2 turnieje, na których rozegraliśmy 6 spotkań kontrolnych. Oczywiście nie żyjemy w komforcie, dlatego że kilku zawodników leczyło jeszcze urazy z zeszłego roku, trochę chorób takich typowo grypowych. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że przed meczem, bardzo ważnym meczem z Legionowym, mamy chorego Dominika Płócienniczaka, mamy uraz kolana u Rafała Biegaja, mamy również sytuację po zerwanym mięśniu brzuchatym łydki Marka Świtały, więc od komfortu jesteśmy bardzo daleko. Natomiast mamy też zespół, który potrafi w trudnych sytuacjach znaleźć się na boisku i przed meczem z Legionowym, pamiętając o tym, że w pierwszej rundzie na ich terenie przegraliśmy, jesteśmy nastawieni na to, żeby udowodnić, że te pierwsze mecze z poprzedniej rundy to był przypadek. Muszę przypomnieć o tym, że zaczęliśmy już tę rundę trochę inaczej niż początek tego sezonu, bo wygraliśmy zarówno z Zabrzem, jak i z Opolem. Mecz z Legionowym gramy na własnym terenie. To jest kolejny punkt, który świadczy na naszą korzyść. Myślę, że nawet w takim składzie, który, tak jak powiedziałem, jest daleki od komfortu, będziemy mogli pokazać to, że robimy ciągłe postępy i jesteśmy w stanie zdobyć 3 punkty, szczególnie na własnym terenie. Urazy i kontuzje wspomniane, to znaczy, że nie zagrają? To jest tak, że Dominik Płócienniczak po chorobie jeszcze się nie pokazał na treningu, więc nawet jeżeli przyjdzie dzisiaj, to jego forma będzie daleka od optymalnej. Jeżeli chodzi o Rafała Biegaja, on również przez ostatni tydzień nie trenował, jest w trakcie rehabilitacji. Jeżeli zagra, to na pewno z bólem i też ta forma nie będzie jego na pewno najlepsza. Ale tak jak powiedziałem, mamy dość szeroki skład. Wiemy, że w innych drużynach również są kłopoty z kontuzjami, chorobami. Sezon jest trudny i nie powinno to mieć wpływu na naszą postawę. Na pewno wiele rzeczy tam zawiodło w tym meczu. Oglądaliśmy po prostu inne mecze z Legionowa i pod tym kątem się przygotowywaliśmy na ten mecz środowy. Na pewno zapiski i nie wiem, jakieś tam statystyki, które są, no to można było ocenić poszczególnych zawodników, jak zagrali i tak dalej. No ale dla nas to był mecz, który był i minął. No teraz trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz w środę. No i obejrzeliśmy kilka spotkań po prostu Legionowa z innymi przeciwnikami, no i tak się przygotowywaliśmy do tego spotkania.